Dzień dobry kochani, dzisiaj zapraszam was na obiecany filmik z makijażem i pewnie zastanawiacie się, co ja takiego mam teraz tutaj właśnie pod oczami, a to nic innego jak płatki marki Arbonne, hydrożelowe, które zawsze nakładam przed makijażem. Dzięki temu będę mieć tutaj ładnie odświeżone spojrzenie, no i korektor też będzie się lepiej trzymał. Także zabieramy się do roboty i dzisiaj wykonam taki mocniejszy makijaż oka przy użyciu kosmetyków marki Smashbox w Lada. Jesteście gotowe? Pierwszy krok. Zamiast bazy na górną powiekę zastosuję odrobinę korektora. O! I rozprowadzę go gąbeczką. Dobra, gotowe. To teraz tak. Paletka, o której wam wspominałam. Przepiękne cienie. Same zobaczcie. Są naprawdę obłędne. I można by było wykorzystać je wszystkie, ale ja tak nie zrobię. I na całość położę ten tutaj piękny, lekko złoto-beżowy odcień. Powiedzmy, że to będzie taka moja baza. Gotowe. Zobaczcie, jak pięknie błyszczy. Ok. Drugi cień, który nałożę, to będzie ten tutaj. Zobaczcie, dzięki temu zrobi nam się tutaj takie przejście. Nieco mniejszy, taki bardziej okrągły pędzelek. I tak sobie myślę, że nałożę ten bardziej taki rudy kolorek. I teraz nakładam ten nieco ciemniejszy brązowy kolorek. No i nie pozostaje mi nic innego jak odkleić płatki. Teraz zajmiemy się dolną powieką i dalej będę korzystać z paletki. I tutaj zastosuję pędzelek, który jest taką mniejszą kuleczką. Nałożę najpierw ten ciemniejszy kolorek. Następny krok to będzie taki cienki pędzelek, który stosuję do brwi i nim zrobię sobie kreseczkę przy użyciu tego najciemniejszego tutaj brązowego cienia. A skoro robimy taki mocniejszy makijaż wyjściowy, wieczorowy, w złocie, w tych pięknych kolorach, to dodam też odrobinę mojego ulubionego perłowego koloru na górną powiekę pod brew. I wewnętrznych kącikach oka. I tak jak zazwyczaj w takim codziennym makijażu, nie stosuję czarnej kredki na dolną powiekę, tak wieczorową uwielbiam. Powiedzmy, że oko jest już zrobione, to teraz czas na twarz, później zrobimy brwi, a na koniec rzęsy. I ja dzisiaj będę korzystać z mojego ulubionego kremu BB. Następnie korektor.
gotowe. Korektor przypudruję przy pomocy transparentnego pudru. Na strawetę użyję mój ulubiony puder Estée Lauder. A następnie wyrównam okolice tutaj na policzkach przy użyciu kolejnego pudru, tym razem Estée Lauder, a w sumie to Victoria Beckham da Estée Lauder, który jest nieco ciemniejszy od tego, który przed chwilą nałożyłam i będzie idealnie wbijał się, wkomponował w odcień mojej skóry. Jak? Czas na konturowanie. I tutaj znowu wykorzystam paletkę marki Smashbox. Odrobina różu. I teraz całość zblenduję takim dużym, puchatym pędzlem. Czas na ten przepiękny rozświetlacz. Mam nadzieję, że kamera go uchwyci, ten jego cudowny blask. Kończymy makijaż. Czas na brwi. I jak to mówi mój Max, toko magico, tuż do rzęs. Skoro mamy wieczorny makijaż, to mogę nałożyć też drugą warstwę tuszu. Odczekam chwilkę, aż moje rzęsy górne wyschną i będę malować dolne. Na zakończenie mojego wieczorowego świetlistego makijażu nałożę pomadkę, a w sumie to błyszczyk, jeden z moich ulubionych marki Chanel numer 726. I gotowe. Co Wy na to? Jak Wam się podoba ten makijaż? Rozumiem, że mogę wyjść tak na ulicę wieczorową porą i się pokazać. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za to, że wytrzymałyście do końca. Mam nadzieję, że coś Was tutaj zainspirowało, może odrobinę ten mój wieczorowy makijaż. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Gotowe? Gotowa! Zaczynamy. Kamera, start! No dobra, trochę mi tutaj tego zostało, to trzeba będzie nasączyć patyczek. No niech mi ktoś powie, że mucha wpadła.